Sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czema Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Jak widzicie, przed nami Zalew Zegrzyński, do którego już niedługo będziemy mogli dojechać bezpośrednio tutaj pociągiem, nawet SKN-ką czy kolejami mazowieckimi. A wszystko to dzięki temu, że powstaje właśnie w tym miejscu nowa stacja kolejowa. Chociaż czy taka nowa, może nie przesadzajmy. Odbudowa linii kolejowej do Zegrza Południowego. To właśnie jest realizowane w tymże miejscu. W przyszłości mają pociągi dalej pojechać stąd przez Zegrze do Serocka i jeszcze dalej, ale zanim to się stanie, to najpierw musi powstać ten pierwszy odcinek jednotorowy z nowym przystankiem kolejowym, Wielicze w centrum, które jest bardzo w centrum, no i Zegrze Południowe, które jest stacją z dwoma peronami, dwoma torami, odnogą do wojska i nie tylko, ale jak zawsze o tego typu inwestycjach rozpocznie informacje dla Was bezpośrednio z miejsca wydarzeń, bo tutaj podjechaliśmy samochodem, niezastąpiony w tych tematach i sprawach. Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na Zegrzu Południowym, gdzie aktualnie odbywa się budowa stacji kolejowej. Najważniejsze jest to, że konstrukcja peronów jest już gotowa. Słupy sieci trakcyjnej są na swoim miejscu, aczkolwiek sama sieć trakcyjna jeszcze nie jest zamontowana. Tory również są na swoim miejscu, aczkolwiek urywają się w miejscu, gdzie jest bagno, gdyż tam trwają prace wzmocnieniowe. Powstała również odnoga do obiektu wojskowego. To wszystko ode mnie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, na peronie, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, to wszystko tutaj mniej więcej w ten sposób wygląda, ale przyjrzyjmy się dokładnie temu z bliska. Stacja Zegrze Południowe składa się z dwóch peronów, tak jak powiedziałem wcześniej, i będzie miała oczywiście wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne, jeżeli chodzi o perony. Czyli ławki, śmietniki, ekrany elektroniczne z informacjami o odjazdach pojazdów, oczywiście niezastąpione gabloty z papierowym rozkładem jazdy, abyśmy dokładnie mogli sprawdzić, jak nie ma zasilania, czy nasz pociąg przyjedzie. Pamiętajcie, jeśli nie ma zasilania na stacji i nie działają ekrany SIP-u, to pociąg może cały czas przyjedzie, spalinowy. Pamiętajmy o tym, że tutaj też widzicie już zamontowane słupy od sieci trakcyjnej, natomiast samej sieci trakcyjnej tutaj za szybko nie będzie. Ponieważ aby ustawić tutaj sieć trakcyjną, muszą dojechać tutaj sieciowcy, a sieciowcy jeżdżą tutaj na specjalnym pojeździe kolejowym. A żeby ten pojazd tutaj mógł dojechać, no zgadliście, musi być tutaj dojazd torowy. A ponieważ aktualnie na większości właściwie trasy nie ma jeszcze zamontowanego torowiska, to się za szybko nie stanie. No dobrze, może przesadzam z tym większością, ale na pewno na połowie trasy jeszcze nie ma torowiska. Jak widzicie, tutaj są nowe tory, one nie są też całkowicie podbite, bo podbijatka tylko i wyłącznie może dojechać tutaj po torach, a przynajmniej w sensowny sposób, więc na razie to się też nie zmieni tutaj, jeżeli chodzi o podbicie tych bezpośrednio wszystkich torów. Tutaj mamy dalej dwa semafory ustawione bezpośrednio. Jak one dokładnie się poprawnie nazywają, to wam nie powiem, bo tego na tym się nie znam. Ale mogę wam powiedzieć, że właśnie w tym miejscu się znajdują. No i tutaj się łączą te dwa tory bezpośrednio od tych dwóch peronów, jak i również bocznica do wojska, które tutaj ma w teorii swoje własne tory bezpośrednio tam u siebie, ale tak naprawdę to z tych torów tam dużo nie ma. Jak latam do tonem, to tam widzę, że no właściwie to dużo tam już nie ma. Jest w teorii zarys mniej więcej, gdzie był stary peron. Jest też brama na wlot, tu możecie właśnie dokładnie zobaczyć na wprost tych torów, więc wystarczyłoby poprowadzić te tory do tej bramy i spokojnie pociągi mogłyby wjechać. No ale najważniejsze jest to, że odbudowane zostały tory i jak coś, jest możliwość dociągnięcia torów bez zatrzymywania ruchu w tym miejscu. Pamiętajcie, że wojsko nie musi mieć elektryfikacji, więc oni nie będą jej oczywiście tegoż, że bajeru. Tak mniej więcej wygląda ta stacja kolejowa. Naprawdę tu dużo się teraz nie dzieje. Od ostatniego odcinka może tyle się zmieniło, że faktycznie płyty peronowe już są całkowicie zamontowane. Chodnik też na peronach jest właściwie wszędzie już zamontowany na całej długości. I właściwie to tyle. Żadnych nowinek od ostatniego odcinka aż tak bardzo się tutaj nie wydarzyło dużo. A tutaj lecimy nad starą częścią bezpośrednio, gdzie wcześniej miała miejsce stacja właśnie w tym miejscu, czyli Zegrze Południowe. Teraz jest trochę tutaj bliżej części zachodniej tychże rejonów, ale może i dobrze.
bo dzięki temu dalej będą mogły jeździć pociągi. Chociaż to trochę oddala niestety bezpośrednią stację od linii brzegowej, więc trzeba będzie trochę dłużej dojść. Ale też to ma swoje zalety, bo dzięki temu, że stacja jest o tyle odsunięta, to dalej będą mogły, przynajmniej w teorii, zostać zbudowane tory odstawcze dla SKM-ek, jeżeli będzie faktycznie dalej wybudowana ta linia kolejowa tam do Pułtuska, jak dobrze pamiętam, wedle tych swoich założeń. Natomiast tamta dalsza to kolej to jest pierwsze studium projektowania, więc zanim to zobaczymy jakkolwiek, to jeszcze chwilę czasu. Tutaj jak widzicie, nie ma już zupełnie torowiska, bo to jest właśnie to miejsce, o którym mówiłem, że w większości miejsc nie ma torowiska, ponieważ tutaj jest wzmacniany aktualnie specjalny nasyp, aby, jak widzicie, po bokach sam bagna nie wciągnęły nam tych torów, tak samo jak poprzedniego nasypu kolejowego, którego już aktualnie nie ma, bo został całkowicie zaorany. Tutaj też jest nowy przejazd kolejowy, nowy, bo będzie mieć rogatki, sygnalizację świetną, no i coś, czego nie spodziewałem się wcześniej, czyli przejazd pieszo-rowerowy przez tory. Dobrze, że to powstaje jednocześnie teraz z budową, a nie będzie realizowane później, choć trochę dziwnie to wygląda, bo za chwilę zobaczycie na ujęciach. A w tym miejscu jest przystanek kolejowy, nie stacja, Wieliszew Centrum. Tu jest dokładnie ten przejazd, o którym mówiłem właśnie, pieszo-rowerowy. I czemu jest dziwny? Ponieważ kończy się na jednym i drugim odcinku właściwie nigdzie w polu. Dobrze, żeby te przejście dla pieszych, które tu widzicie, było przebudowane dla rowerzystów, aby mogli przejechać spokojnie po nim i ogólnie, żeby wszystkie chodniki i przystanki tutaj zostały wyremontowane w ramach tej inwestycji. W co niestety wątpię, żeby wszystkie chodniki zostały wyremontowane, ale przynajmniej może część. Ta nawet przy toru. To już by było coś. Sam peron. No wiemy mniej więcej, gdzie będzie, tak? Bo elki peronowe mają taką samą składnię zawsze. Wiadomo dokładnie, z której strony będzie peron, z której strony będzie torowisko. Więc po prawej stronie oczywiście będzie peron, jednokrepędziowy, jeden peron w obydwu kierunkach. Wieliszew w centrum. Jakie centrum? Takie widzicie. Dookoła wszędzie tylko i wyłącznie las i drogi. A jest to droga modlińska tutaj, która jest dosyć tranzytową ulicą i faktycznie... Jeżeli byłby tu parking, to już mi pisaliście w komentarzach, że faktycznie mieszkańcy będą z tego chętnie korzystać. Albo jakiś autobus, bo jest to dobre miejsce, żeby faktycznie był to miejsce przesiadkowe na jakiejkolwiek trasie w okolicy. Problem jest tylko jeden. Parking nie powstaje zbytnio duży w ramach tej inwestycji, więc parkowanie na pobliskich polach możliwe, że tak to będzie wyglądać. Oby oczywiście nie utrudniało to życia mieszkańcom w okolicy, którzy faktycznie mają te swoje pola właśnie w tym miejscu. A tutaj zwróćcie uwagę po lewej stronie na ten ciąg pieszo-rowerowy. No, kończy się tam, przed rondem. Nawet nie dociera do ronda. Oczywiście doskonale wiemy, czemu tak to wygląda, czyli czemu nie zostało to połączone, ponieważ no, PKP ma zrealizować inwestycje w ramach swojego obszaru, a ich obszar to jest obszar kolejowy i torowy. A że dalej ten krótki łącznik do ronda mógłby powstać razem, no to niestety to tak nie pójdzie, ponieważ tamten odcinek nie jest w ramach tej inwestycji, realizacji i nie jest w zarządzaniu PKP. Jest to w pasie bocznym drogi modlińskiej, no i będą to musiały robić jakieś inne instytucje. Kiedy to powstanie, nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo doskonale wiem, jak bardzo pogmatwane są sytuacje prawne przy tego typu inwestycjach, więc to tak będzie dosyć długo wyglądać i będzie kuriozalnie to w ten sposób wyglądało. Ale lecimy już bezpośrednio do stacji kolejowej Wieliszew, gdzie już aktualnie dojeżdżają SKM-ki. W międzyczasie mam powiem o tym nowym nasypie. Ten nowy nasyp, jak widzicie, tutaj ma takie białe materiały. To jest specjalny materiał, który tutaj został przywieziony, zrealizowany na zamówienie, aby dzięki niemu po prostu ten cały nasyp wytrzymał tak trudne warunki, jakie są tutaj na tych bagnach. O to tu właściwie chodziło, przez to też jest opóźniona cała inwestycja. Inwestycja ma zostać w teorii oddana do użytku, podkreślam, w teorii, pod koniec tego roku. Jest to opóźnienie roczne, właśnie spowodowane tym nasypem, no i oczywiście jakimiś tam innymi problemami. Natomiast w teorii ma to zostać ukończone z całą budową właśnie za rok. Czyli w grudzień-listopad 2023. Jednakże PKP w jakichś tam ostatnich oświadczeniach nawet mówiło, że a może jeszcze nawet marzec, marzec co raczej wątpię, ale realnym terminem jeszcze taki, który jestem w stanie uwierzyć, to ewentualnie będzie czerwiec, lipiec, żeby na wakacje, przynajmniej w teorii, pociągi SKM-ki mogły stąd dojechać do centrum Warszawy. To byłoby akurat bardzo dobre rozwiązanie turystyczne już dla tego rejonu, bo faktycznie zaczęłoby się rozwijać. I jestem w stanie zaobserwować to, jak to będzie wyglądać,
i przewidzieć właściwie, jak ten rejon mocno się rozwinie pod względem tego, jak to będzie wyglądać, jeżeli tu SKM-ki faktycznie będą dojeżdżać. Przypominam Wam, że tutaj będzie stąd jeździć bezpośrednio nowa linia SKM. S4 na trasie Zagrzeb Południowy, Legionowo, Warszawa Gdańska, Warszawa Młynów, Pofonski, takie tam, Warszawa Zachodnia, peron 9, no i dalej już bezpośrednio Piaseczno. Więc połączenie Piaseczno, Zagrzeb Południowy, cała trasa pewnie zajmie SKMC 1,5 godziny, ale sądzę, że to będzie naprawdę turystyczna linia i dużo połączy mieszkańców. A teraz czas, jak zawsze, na sam koniec, na niezastąpioną ciekawostkę. Z metra Mariemont dojeżdża tutaj autobus linii 735. Jedzie on mniej więcej 50 minut. Gdy stacja się otworzy, pociągiem do centrum dojedziemy mniej więcej w pół godziny. Po otwarciu stacji najprawdopodobniej pętla autobusowa, która się tutaj znajduje, zmieni nazwę na PKP Zagrze Południowe. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Więc jak widzicie, dojazd do centrum to faktycznie się poprawi, o wiele szybciej będzie można dojechać. To z jednej strony, a trzeba pamiętać też, że z drugiej strony, tak jak Wam powiedziałem, właśnie będą SKM-ki czy KM-ki w dosyć ciekawych relacjach. Sama linia S4 tutaj będzie dojeżdżać co godzinę, co bym powiedział, że nie jest złym wynikiem, biorąc pod uwagę, co ile aktualnie jeździ SKM-ka do Wieliszewa, bo tam te SKM-ki faktycznie teraz są dosyć mocno pokręcone i domyślam się, że dzięki temu faktycznie mieszkańcy dużo zyskają, bo przypominam Wam, że w SKM-kach naprawdę można jeździć bardzo tanio. Na najtańszym bilecie, właściwie 20-minutowym, można dojechać już do Warszawy stąd, a to jest naprawdę całkiem niezły wynik, bo bilet 20-minutowy dla uczniów i innych osób to jest raptem złoty 70, jak dobrze pamiętam. To nie są duże pieniądze. To naprawdę nie są duże pieniądze. Dla biletu normalnego kosztuje 2 razy więcej. Ale to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich moich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale z tej inwestycji będziecie mieli jeszcze jeden bezpośredni przelot nad całą inwestycją, jak i również kolejny film z tej inwestycji już za około 2 miesiące, bo w tych mazowieckich inwestycjach pojawiam się co 2 miesiące, a awokatka będzie w lutym, spokojnie, niedługo. Cześć!